Dzień dobry. Witamy serdecznie na pierwszym podcaście z serii Rozmowy po kolei. Dzisiaj moim gościem jest kultowy pleszewski kolejarz Antoni Moch, który z pleszewską kolejką, najpierw z wąskotorową, teraz z SKPL-ką, jest związany od 45 lat. Panie Antoni, kiedy zafascynował się pan kolejką? Moja pasja do kolejki powstała w latach 70. jako jeszcze mały dzieciak, bo mieszkałem na wsi w Bręczewicach, do której miejscowości dojeżdżała kolejka wąskotorowa. I od tego czasu zostałem pasjonatem kolejek. Czyli z okna swojego domu widział pan jako dziecko, jak przyjeżdża kolejka, nakręca, tak? I wracała z powrotem do Pleszewa. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że ten odcinek do Broniszewic to był najmłodszy odcinek pleszewskiej kolei, bo był zbudowany przez Niemców w 1945 roku w styczniu, oddany tuż przed wyzwoleniem i najszybciej potem zlikwidowany, prawda? Tak, pleszewską kolejkę do Broniszewic zlikwidowali w 1976 roku. A zdążył pan jeszcze na niej pracować? Nie zdążyłem pracy podjąć, bo przyszedłem do pracy w 1977 roku. Ale jako uczeń szkoły? Uczeń i dzieciak jeździłem do Pleszewa kolejką. Jeździł dlatego pan... tak mnie pociągnął na kolej. Ale pan się zdecydował na pracę na kolei nie tylko z tej takiej miłości, z tej pasji, z tego, że pana tak ta kolejka jak jechała fascynowała, ale też po prostu kasa była, tak? Były lepsze pieniądze, były bardzo dużo przywilejów mieli kolejarze, więcej urlopu było, bilety były dla całych rodzin, także było i można było zarobić dużo pieniędzy. Ale pan wcześniej, bo pan chodził do szkoły przy zakładowej przy pleszewskich obrabiarkach i teoretycznie powinien pan pracować w obrabiarkach, a wybrał pan kolejkę. Tak, pracowałem rok w obrabiarkach po skończeniu szkoły, ale dostałem ofertę od zawodowcy stacji, że potrzebuję maszynistów i dostałem na badania do Poznania, bo trzeba było przejść badania, to nie było tak lekko zostać maszynistą. Tak. Bo maszynista musiał mieć kategorię wzroku wszystko pierwszej kategorii. Mhm. I dopiero po zdaniu badań przez lekarzy mogłem dostać się na stanowisko maszynisty. Mhm. Czyli musiał pan odbyć specjalne szkolenie, ale panie Antoni, czy pan się jeszcze załapał na tą ciuchcię napędzaną węglem? Nie, już jak pracowałem na warsztacie, kolejka jeździła na parowóz, ale ja nie zdążyłem się załapać, bo zostały zlikwidowane parowozy. I czyli pan pracował na pojazdach spalinowych. Na pojazdach spalinowych. A może pan sobie tak zamknąć oczy i tak opowiedzieć mi, jak ten teren wyglądał, jak pan przyszedł do pracy w tych 70-tych latach. Jak tu było? Jak tu wyglądało? No w latach 70-tych, jak przyszedłem do pracy, no to stacja kwitła, można powiedzieć, bo pracowało około 130 ludzi. Wagony towarowe to były tu cztery bocznice, wszystkie tory były zajęte, tyle towaru przychodziło. Bocznica w lewatorze była nowa wybudowana, lewator. Do młyna wagony przychodziły, do gazpolu. Pleszew to kwit w tym czasach. Ale tu było ileś firm, prawda? Bo oddzielnie było, no, niech tak, pan... była w parowozowni, był zawiadowca od parowozowni, od stacji był zawiadowca od pracowników innych i od utrzymania toru był zawiadowca z Kowalewa. Dobra. Pamięta pan nazwiska tych ludzi, z którymi pan pracował na początku? No wiesz, mogę wymienić, bo tak wszystkich nie pamiętam, ale już prawie 80% nie żyje tych pracowników, bo to były lata 70. No ale kto był kierownikiem? Kierownikiem był parowozowni Stanisław Szymczak, kierownikiem stacji był Nowakowski z Witaszyc, a kierownikiem utrzymania toru pan Majewski Czesław. I pan Majewski Czesław rezydował tam... W Kowalewie do góry miał mieszkanie, a na dole były biura. I jeszcze chcę dodać, że pracownicy, którzy na kolej przychodzili w latach 60. dostawali mieszkania, że mieli pracę na miejscu prawdopodobnie nawet niektórzy. Niektórzy, to tak. A zna pan takich, którzy mieszkali na przykład na dworcu? Mieszkała pani Kłopocka do góry, pani Kaźmierczaczka do góry. Pleszewie tutaj, gdzie jest biblioteka. No i oni wszyscy pracowali na kolei. No. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądała praca takiego maszynisty, bo kolejka jak jeździła
jeszcze do Krotoszyna, to ona odbywała 12 kursów w te i z powrotem. To jak to jak wyglądała Wasza praca? No, praca kto z maszynistą jechał jeszcze? Z maszynistą na Krotoszyn jeszcze jechała pani kierownik pociągu, która sprzedawała bilety, bo to jeździły wąskie wagoniki i lokomotywka spalinowa. I to była pani Regina tu? Pani Regina była tutaj, tak? No tak już połowę tych ludzi nie żyje, co tak nie będę wymieniał wszystkich. Ja tylko chcę powiedzieć, że pani Regina będzie bohaterką jednej z kolejnych naszych rozmów. Pani Regina Staniek, tak. Kierownik pociągu, tak? I została później pani dyżurną była, bo kiedyś ten maszynista miał jeden zawód, a dzisiaj maszyniści to mają cztery zawody. Bo może być maszynista, kierownik pociągu, ustawiacz i rewider. Mhm. Dobra, ale my wracamy do tamtych czasów, prawda? I teraz, czyli z panem jechał kierownik pociągu, który na trasie sprzedawał bilety, prawda? Bo na tej trasie 40-kilometrowej z Pleszewa do Krotoszyna, to ile było dworców? Dworce były tak, w Pleszewie wąski zaczniemy, tak? W Dobrzycy murowany dworzec, tak? Był i w Rozdrażewie. I w Krotoszyn wąski już. A na pozostałych stacjach? Pozostałych stacjach były wagoniki takie, żeby się pasażerowie mogli skryć, nie? Tak. A proszę mi powiedzieć jeszcze, jak pan mówił, że tyle pracowaliście, bo można było zarobić te pieniądze, tyle godzin pracy wyrabialiście, to biegaliście do domu czy spaliście? Bo tu mówił mi pan kiedyś, jak pisałam artykuł na bloga o panu, że spaliście tu w parowozowni. Tak, mieliśmy tu swoje parowozownie, mieliśmy dwie pokoje noclegowe i maszyniści, którzy byli z Pleszewa, to odchodzili do domu, bo tam mieli 6 godzin przerwy. Ale jak maszynista byli z Dobrzycy, z Koźmińca, z różnych stron za Pleszewa byli, nie? To nie opłaciło się do domu jechać. W tych czasach nie było samochodów, rowerami my jeździli do pracy ze wsi. Rowerami do pracy. Tak. No właśnie, bo jak panu potem zamknęli... Po Koźmińcu się ożeniłem, to ja musiałem do pracy rowerem dojeżdżać, bo nie było autobusów. Nie miałem samochodu w tych czasach, 70-tych latach. To z Koźmińca pan pieszo jeździł? Rowerem, żeby do Pleszewa do pracy dojechać. Czy z Broniszewic, jak mieszkałem? Tak. Dobra, a proszę powiedzieć, ile lat pan jeździł na trasie Pleszew-Krotoszyn? Na trasie Pleszew-Krotoszyn jeździłem 5 lat. 5 lat. I wie pan co? Jak w ubiegłym roku pan Rafał Pluta wymyślił ten rajd trasą kolejki wąskotorowej z Pleszewa do Krotoszyna, to pan też szedł, ale ja wtedy byłam zadziwiona pana pamięcią, że pan dokładnie mi opowiadał, że tu jechała, tu skręciła, tu jechała przez pole, a tam był lasek. Niech pan powie, pamięta pan? Jak to jest, że tak pan pamięta? Ja powiem tak, przez 5 lat to się ma to we krwi. Każdą stację, wszystkich pasażerów znałem po trasie, bo to się jeździło 5 lat, to nie jest tak mało przy zamknięciu kolejki po tym 5 latach. Na każdej stacji wiedziałem, kto wsiadł, kto wysiadł, ile pasażerów jechało. Przez 5 lat to człowiek znał, ta jedną rodzinę się znało. A zdarzało się tak, że ktoś się spóźnił na ten pociąg i widział pan z daleka, że on biegnie, to wtedy co? No widzieliśmy, że tam wiesz, ludzie różni się już czekali na stacji, niektórzy się spóźnili, zatrzymali my się, zabrali my tych ludzi. My mieli taką szybkość, że można było się zatrzymać. Właśnie, jak szybko jechaliście? Jechaliśmy na Krotoszyn 20 na godzinę. Aha, a proszę mi powiedzieć, czy na przykład po drodze kogoś też zabieraliście, na przykład nie na stacji, tylko widzieliście, że ktoś tam... Przeważnie wszyscy byli na stacjach, ale pasażerowie prosili, że może stanąć gdzieś tam bliżej, bo kiedyś do domu to mieli ze stacji po 3 kilometry, nie mieli po 100-200 metrów. No. Bo taki Rozdrażew to jest też gmina duża i ludzie mieszkali o 3-4 kilometry Koźminiec od stacji. I nieraz mieli, kolejka szła bliżej tam domu, to my się zatrzymali, jak ktoś poprosił, żeby wysiąść. Tak, i można było się zatrzymać? Można było. Niesamowite. Dobra, czyli pan pasażerów znał, a niech pan powie, jak wy w ubiegłym roku szliście we wrześniu tą trasą kolejki pieszo, proszę powiedzieć, co pozostało po kolejce? No, jak ruszyliśmy z Pleszewa, został wiadukt pod spodem w Kowalewie, bo my jechali dołem, a do góry są normalne tory na Poznań i na Katowice. Mamy w Fawlutyni, Fabianowie to się nazywa most nad Lutynką. No bardzo ładny, zabytkowy jest do dzisiaj.
Nie ma, a został, kurde, mostek zabytkowy. Zostały stare na rozjazdach w tych drogach niektóre tam szyny. W Rozdrażewie zostały piękne takie tamte zabytkowe mostki, kurwa, porozbierane już, aby zostało tam takie szkielety. W Brzozie są przejazd kolejowy tam jeszcze. W Dobrzycy jest, tory zostały nierozebrane wszystkie, co są zalane w asfalcie. Także pięknie to wygląda. Zamek w Dobrzycy piękny jest. Pałac, a kolejki nie ma. Właśnie, a niech pan powie, bo teraz tak, te dworce są wykupione, bo jest w Dobrzycy kupił ktoś ten dworzec, tak? Tak, w Dobrzycy jest wykupiony ten dworzec prywatny, tam mieszkają. W Rozdrażewie piękny dworzec, tam jest zrobiona Poczta Polska. Aha. Także wykorzystane są te budynki, nie są zmarnowane. No właśnie. A proszę mi powiedzieć jeszcze takie coś, bo jeżeli kolejka jechała 40 km i ona jechała 2 godziny, a było 12 kursów tą i z powrotem, to ona musiała i jeden tor. To jak to robiliście, że był? No na trasie Pleszew-Krotoszyn były mijanki takie. Jak, o różnych godzinach jak my jechali, bo było 6 kursów w jedną stronę, 6 z powrotem, nie? To była mijanka. W Dobrzycy były mijanki, były na Wykach mijanki, były w Izbicznie, w Rozdrażewie, także można było się mijać pociągami, bo jeden zajechał do Krotoszyna, drugi z Pleszewa wyjeżdżał, później z Krotoszyna my wyjeżdżali, pośrodku mijanki trzeba było zrobić. Były tory takie na mijanki. Ale czy tam jakieś, był jakiś ten zwrotniczy, czy ktoś to przestawiał coś? Kierownik pociągu, ten co jechał ze mną, miał klucze i na zamki były zamykane. Wjeżdżali my na bok, zamykał, następnie my się krzyżowali z innymi pociągami. Czyli on musiał wyjść z pociągu, tam coś... przełożyć. Taką wajchę i... I jechali my na Pleszewa, druga jechała na Krotoszyn. Niesamowicie. A proszę powiedzieć, czy zdarzyło się, że ciuchcia wypadła z torów? No, bo tak opowiadali czasem, że ciuchcia się wykoleiła. No była taka szybkość, że ciuchcia nie powinna wlecieć z torów, ale jak pani opowiadam tutaj, lata 80., 90. zaczęło brakować pieniędzy, remonty, już nie było pieniędzy na remonty i zaczęły już te tory się rozwalać i tak już zaczęło to zanikać, to dofinansowania nie było z państwa i się zaczęły wagoniki wykolejać, tylko tam nie było to groźnie, bo to takiej szybkości nie było. Czyli on się nigdy nie przewrócił, tylko wyleciał z torów? I my się zatrzymali. A jak żeście wstawiali go z powrotem? Przyjeżdżała ekipa z od torów, taka z Kowalewa, co rządził pan Majewski, przyjeżdżali i wstawiali. Parę minut był wstawiony i dalej my jechali. Trochę podbili tory swoimi kosztami, bo już inwestycji nie było tyle pieniędzy na te koleje wąskie. A jak to, czy pan zauważył to znikanie kolejki? No zauważyłem to znikanie. Że ludzi mniej, wagonów tak, mniej. Tak, mniej towaru przychodziło, bo lata 80., 90. zaczynało się to znikanie kolejek, tych wąskich, bo te normalne jeszcze jeździły. Brak dotacji przez samorządy, bo to wiesz, każde samorządy musiały się dokładać z miastem, nie? Brakowało tych pieniędzy i to zaczęły koleje upadać, te wąskie. Ale ludzi było coraz mniej, czy coraz nie? Mniej ludzi. Ludzie zaczęli jeździć samochodami. Samochody zaczęli przybywać do pracy i kolejki zaczęły znikać. No. A pamięta pan ostatni kurs do Krotoszyna? Nie pamiętam, bo ja miałem ostatni nie jechałem. Bo nie wytrzymałbym chyba. Żal mi było tego zamknąć. A kto prowadził ostatni kurs? No mój kolega do dzisiaj żyje, Władek Zawada. Aha, no właśnie, ja też zamierzam zaprosić go na rozmowę też. Ostatni pana miał kurs do Krotoszyna. Czyli on jakby zamykał kolejkę do Krotoszyna. Dobra. Ale czy to ludzie jechali też tak na wesoło, czy to tak było, czy po prostu wiedzieli wszyscy, że to jest ostatni kurs i było jakieś pożegnanie? Czy tak? Wiedzieli, była orkiestra, no bo to pożegnali ten ostatni kurs, ale później za parę lat żałowali tego. Żałowali. Bo ja chyba widziałam gdzieś w jakimś roczniku pleszewskim takie zdjęcie, jak jechała ta ekipa taka, tych piwoszy od babci rebelkowej i oni jechali tak na wesoło, żegnali tą kolejkę. Żegnali kolejkę, a później się losy odwrócili, a było za późno już. Aha. 9 czerwca 2000... A do kiedy kursowały? Bo tak, została zlikwidowana kolejka do Krotoszyna, ale nadal pozostała kolejka do Kowalewa, tak? Do Kowalewa został ruch do 2001 roku. Tak.
i najpierw mieli 2000 roku stulecie, tak. A po stuleciu za rok kolejka została zawieszona. Zawieszona, no pamiętam, bo... 6 czerwca 2001. Właśnie, jest takie piękne zdjęcie, jak stoicie z panią Reginą i jest na pociągu ostatni kurs. Też to stulecie pamiętam tablicę. Ale jeszcze takie coś, wie pan co, jeszcze tutaj bym musiała pana zapytać, wracając do tej jazdy Pleszew-Krotoszyn. Część pociągów jeździła do Krotoszyna, a część jeździła tylko do Kowalewa, tak? Tu były kursy takie, że ci pociągi, co wracały z Krotoszyna, tak? Na przykład od godziny 19, taki przykład daję, tak? Na wieczór, to później obsługiwały pociągi do 24 jeszcze jako osobowe tutaj między Pleszew a Kowalew. Tak, bo na każdy pociąg i z każdego pociągu woziliście, prawda? Co pół godziny było, nie, było tak skombinowanie w Pleszew, że co pół godziny był pociąg do Kowalewa. Ale co jeszcze trzeba powiedzieć, że w Pleszewie na stacji można było kupić bilety. Tak, można było kupić na całą Polskę. Na całą Polskę, tak. Na wszystkie pociągi były wypisywane. Teraz wie pan, no, był ten 9 czerwca 2001 roku, obchody stulecia i dwa dni później dostaje pan wypowiedzenie, czy tam kilka dni później wypowiedzenie, bo zawieszają kolejkę. Co pan poczuł wtedy? No co, no trzeba było się pożegnać, wszystko zdać, klucze, szafki. Łezka w oczach poleciała, ale trzeba było dalej pracować. No wiem, Trójka dzieci, trzeba było na chleb zarobić. Pracę było ciężko dostać, bo jak już zakład, który zamknął w Pleszewie, było tyle zakładów zlikwidowanych, że można na palcach policzyć, ile zostało dzisiaj. Mhm. I każdy musiał, żeby na chleb zarobić, musiałem szukać pracy. Jak nie szło, to wyjechałem za granicę. Ale jeszcze wróćmy tylko może jeszcze za chwilę o tym, jak sobie pan poradził potem. Ale ilu was dotrwało do końca? Do końca nas zostało 12. Aha, czyli tak po kolei byli ludzie zwalniani, prawda? Zostaliśmy na końcu, ta 12 zwolnieni. Pracy nie dostali nigdzie, bo wszędzie zwalniali, nie tylko w Pleszewie, bo w Poznaniu dostawaliśmy warunki, na Poznaniu nas nie chcieli przyjąć, bo tam też ludzi zwalniali z kolei. Ale niech pan powie, czy zachowali wam te przywileje, te bilety, czy ten węgiel, ma pan to? Węgiel mi został, a bilety zostały zlikwidowane. Aha, bo to wszystkim zlikwidowano, tak. A węgiel został. Deputat węglowy nam zostawili. I zostawił pan sobie wtedy czapeczkę, mundur, tak? Tak. No i wyjechał pan za granicę. Do pracy, pracował pan to tu, aż dowiedział się pan, że jest możliwość odrodzenia kolejki, ale w ramach innej firmy. Tak. No jak to było? W 2006 roku burmistrz miasta Pleszewa podpisał umowę z SKPL-em, no. Prywatna firma z Kalisza. No. I dowiedziałem się z telefonu, bo to są z internetu, że... I się zgłosiłem do pana burmistrza, do Pleszewa, że pan podpisał umowę, bo Pleszew nie jest taki duży. I mnie burmistrz skierował, że podpisał umowę ze SKPL-em do Zbielska, mam się zgłosić do biura. Aha. I pojechałem do Zbielska, do siedziby, tam gdzie ta firma jest, podpisała umowę. I dostałem papiery na badania, jak prezes nasz, ten dzisiejszy, co jest, dał mi papiery na badania, jak przejdę badania, to był tak zastosowany, że on maszynistów od razu potrzebował. Oczywiście, a przecież prowadzenie ciuchci to jest tak samo jak prowadzenie samochodu, że jak się człowiek już raz nauczy... Jak dostał prawo kierowania, to jest na całe życie jest. Tylko, żeby trzeba badania przedłużać, tak? Jak kierowcy autobusów. No. No i zaczął pan pracować. I po tych przejściu w badaniach zaczęliśmy tu pracę na kolei jako wąskotorowej najpierw. Tak. Czapkę muszę zdjąć, bo to już nie ta firma. Tak. I w 2006 roku został pan pracownikiem SKPL-ki, tak? Tak. Zostało nas tu przyjętych 4 na początek. Odbywał się ruch wąskotorowy do Kowalewa. Pracowaliśmy prawie niecałą noc, ale dużo nie brakło. Po 12 godzin dwie zmiany. Czy to był ten wagonik, w którym siedzimy w tej chwili? Tymi wagonikami my jeździli i te wagoniki takie tam, co stoją, te litki ciągłe. Tak. Bo to się nazywa Rumun, tak? Rumuny. No. Później my dostali motorówkę rumuńską, co już można było bez wagonika jeździć. Aha. Stoi tam ta rumuńska motorówka tam dalej. Aha. Tam bliżej można, no. Ten wagonik jest na chodzie, ale później dostaliśmy wagony czeskie, normalnotorowe, co do dzisiaj jeżdżą. Tak. I jest ekonomicznie, bo już nie potrzeba kierownika pociągu, to jest
można powiedzieć, autobus szynowy, tak, że jedzie maszynista i bilety sprzedaje. Jeden człowiek. I tak na kolejce dotrwał pan do emerytury, tak? Tak, dotrwałem do emerytury i wyszkoliłem tutaj mojego syna, maszynistę, wyszkoliłem szynkowiaka Macieja, maszynistę, kierownika pociągu, ustawiacza i rewidenta. Czyli właściwie ci wszyscy, co tu pracują, to wyszli spod pana ręki, tak, prawda? Tak, i zostało ich teraz 5. I dają sobie radę. A ja jeszcze tak z jednym kolegą tu społecznie im pomagamy. Ale pan pracuje tak, bo w tej chwili oni obsługują, bo tutaj jest co? Obsługują ten ruch, reperują w warsztacie. Tu mamy naprawę wagonów, tu mamy ruch osobowy. Jeździ na osobówce, jeździ 3 ludzi, na towarowym jeździ 2. Aha, czyli towarowe też są. A proszę mi powiedzieć, ile są jakieś towarowe, ile tutaj i dokąd? No dzisiaj jest tyle wagonów, że... Mogę powiedzieć tak, ruch samochodowy to by musiał 2 dni jechać ze Śląska. Aha. A wagony przychodzą tutaj do pana Wawrzyniaka, do lewatora. Duża bocznica jest bardzo, bo pan Wawrzyniak przejął to ze Zgierzka. Na młynach, tak? Na młynach. I przychodzi średnio tygodniowo 40 wagonów. To sobie możemy policzyć, ile to by musiało samochodów przyjechać ze Śląska. A my z Kowalewa przewozimy to w pół godziny i oddajemy w pół godziny. No właśnie. Jakie to jest ekonomiczne. No jest. I nadal pan pracuje. Czyli tak, kolejarzem został syn, wychował pan kolejarza, maszynistę, kierownika, Pleszewskiej Ciuchci, wszystkich pan w sumie wychował. No i teraz jest pan taką twarzą Pleszewskiej Kolejki. A proszę powiedzieć, jak pan przyjął te zmiany, które są na kolei? Bo przecież tu, gdzie była kasa, jest biblioteka, tu, gdzie pan spał i gdzie była parowozownia, jest zajezdnia kultury. Czy podoba się panu to wszystko? Dzisiaj to, co tu patrzę, to aż normalnie nie chcę się opowiadać. Ludzie sami widzą sam Pleszew. Miasto otwarte jest dla wszystkich i widzę po tych wszystkich zmianach, co teraz się zrobiło w Pleszewie, biblioteka, zajezdnia kultury po kolejce było otwarte. Został piękny parking, i zostały piękne tory. Kamień ładnie wyrobiony, został piękny parowóz zabytkowy obok biblioteki. Czyli tu jest stare połączone z nowym, prawda? I jak tak się popatrzy z góry ptaka, to jest miasto otwarte dla wszystkich i widzę dzisiaj, że młodzież wraca z powrotem do Pleszewa. Bo były takie czasy, że w latach 90. młodzież uciekała z Pleszewa. A dzisiaj miasto jest otwarte dla Pleszewa i to mi się bardzo podoba. Czyli tutaj Pleszew jest takim dowodem na to, że kolejka w takim zakresie, w jakim jeździ, może współgrać z instytucjami kultury i nie przeszkadzają nawet ci umorusani maszyniści. Jakoś taki klimat tu się tworzy, że ludzie, którzy pracują w kulturze, w bibliotece, tutaj z tym wszystkim współgrają. Ale panu powiem tak, jest pan najbardziej znanym, najbardziej rozpoznawanym kolejarzem, bo jak kolejka jeździ w lecie, czy w ogóle, to pan się tu kręci. Jest pan takim celebrytą pleszewskim, bo pan tak i w telewizji, i w gazetach, i na portalach internetowych, i jak w ubiegłym roku był ten rajd trasą kolejki, to właściwie pan prowadził ten rajd. Czy pan sobie wyobraża dzień, w którym nie przyjdzie pan na dworzec? No, wyobrażam sobie, bo w końcu muszę zdać tym młodszym pokolenie, bo już jest pokolenie, co było, czułem, tutaj już wspominałem o tych nazwiskach, ale już mam takie pokolenie 5-latków, że jak idę ulicą, to cześć panie Antoni, kiedy pan pojedziesz tą odkrytą kolejką turystyczną, co do Kowala jeździmy we wakacje, ja mówię, no pojedziemy jeszcze, mówię. No ale w końcu się kiedyś pożegnam, no bo już lata letą, nie? No ale dopóki pan pewnie... Dopóki będzie mi zdrowie pozwalać, to będę pomagał tutaj tym moim pracownikom, jeszcze tak z kolegą, a gdzie mieć zdrowie. To jeszcze tak musimy tu sobie powiedzieć, że Pleszewska Kolejka stała się teraz takim wizytówką miasta, takim czymś rozpoznawalnym, czymś, po czym ludzie rozpoznają Pleszew. Pleszew w tym roku obchodzi 740 urodziny. Wiem, że pan czegoś miastu życzy z okazji tych 740 urodzin i to jest związane z kolejką. No życzę miastu, właśnie to mi jeszcze tak się panie podoba, że w Kowalewie jest Pleszew Wąski i tam został budynek po PKP i marnuje. I mam nadzieję, że miasto, bo miasto jest tak ładnie tu rozwiązane, że w Pleszewie Wąskim powstanie piękne muzeum. I ścieżka rowerowa do plan, tu po byłych torach, tam jest miejsce i to życzę
naprawdę, żeby to miasto powstało, tym pięknym muzeum w Kowalewie. Bo powstał piękny parking w Kowalewie, już mamy, tam jest tyle miejsca, jeszcze można zrobić przy muzeum też parking. Zabezpieczenie jest tam na parkingi. I no co jeszcze? No czyli życzy pan, żeby powstało to Muzeum Kolei Wąskotorowej, żeby tu przyjeżdżali ludzie ze świata, bo pasjonatów i kolejowych świrów jest dużo, co można zauważyć w internecie, bo co kawałek wpada pan na jakiś portal kolejowy. Muszę panu powiedzieć, że ta nasza rozmowa, a tych rozmów po kolei będzie dużo, to znaczy jest dużo, w zależności od tego, ile osób zdążymy zainspirować do opowiadania właśnie o swojej pracy na kolei. I że te nasze rozmowy, one trafią do internetu, trafią też do muzeum i pozostaną, panie Antoni, nas nie będzie, a będą nasze rozmowy po kolei. Dziękuję panu pięknie. Dziękujemy.